Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, tak jak widzicie, dzisiaj znowu z wozu transmisyjnego, ale na dworzu jest tak przerażliwie zimno, że nie wiem czy dałbym radę nagrać ten materiał, dlatego póki nie nadejdzie wiosna, nie zrobi się ciepło, no to muszę sobie radzić w ten sposób. A tymczasem przechodzimy do tematu przewodniego. Pierwsze pytanie do was, dajcie znać w komentarzu, czy stęskniliście się za targami Rybomania? No bo mieliśmy Bodajże trzyletni okres, jeżeli chodzi o te targi. Te targi się nie odbywały, no z różnych przyczyn, między innymi te przyczyny pandemiczne i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to było z tymi imprezami masowymi. I Ja do pewnego momentu myślałem, że nawet tak bardzo się nie stęskiłem za tymi targami, że jakoś mi takich za bardzo nie brakuje. Do momentu, kiedy pojechałem na targi rękodzieła Evolution do łomianek, tam jak poczułem ten klimat, to stwierdziłem, że trochę jednak mi tych imprez brakuje. Dla mnie te imprezy to zawsze były przede wszystkim spotkania z ludźmi, ze znajomymi, z wami, z widzami, gdzieś tam dopiero w drugiej. Kolejności sprzęt. Także ja na te targi, bo na początku marca rybomania no startuje, ja na te targi pojadę. Trochę jednak mi tych spotkań brakuje. Fajnie będzie móc zobaczyć się z Wami na żywo. Ale zanim tam pojedziemy, zobaczmy jacy wystawcy się pojawią, jakie firmy będą obecne na rybomanii, kto się wystawia, co będziemy mogli sobie pooglądać. No bo rybomania na swoim fanpage'u udostępniła listę wystawców. Mam cichą nadzieję, że to nie jest jeszcze lista zamknięta, że tutaj jeszcze ktoś dojdzie, ale o tym może na końcu. Najpierw przejrzyjmy sobie szybko, kogo na Rybomani będziemy mogli sobie odwiedzić. Abu Garcia tematy spinningowe, wędki, kołowrotki yy, multiki, no to chyba przedstawiać nie trzeba, agroturystyka i łowisko karasiowo, no to jest stoisko jakiegoś łowiska pewnie, albatros prekyba uab, yy, nie wiem czy to dobrze czytam, pewnie nie, to jest jakiś dystrybutor, już teraz nie pamiętam z Litwy czy z Łotwy, dystrybutor sprzętu wędkarskiego nie znam tematu, aler aqua polska, to jest spożywka yy, pasze dla ryb i tutaj jeżeli chodzi o nasze wędkarskie podwórko to są przede wszystkim pelety angry pikes, yy, jakiś Organizator wypraw wędkarskich, Balsax, no marka dosyć dobrze znana, spławiki, żyłki, ołowie i tak dalej. Bandit Karp, Rafał Matuszewski, też spożywka karpiowa, nie wiem, czy tam też pewnie do metody, bo wiem, że jakieś pelety, kulki, dipy i tak dalej, i tak dalej. Berkeley, no to Berkeley, no to spinning, to też chyba nie trzeba przedstawiać. Best Fit, zanęty, no powiem szczerze, ja z tą marką nigdy nie miałem nic wspólnego, więc z chęcią sobie zobaczę, co tam mają. BN Michał Sowiński. Oni tam się zajmują chyba różnymi rzeczami, ale jeżeli chodzi o wędkarstwo, to pewnie na rybomani pojawią się z ofertą pontonów, pomostów pływających, bo takie rzeczy widziałem, też tam mają. Boatman. Łodzie zanętowe. No to temat typowo dla karpiarzy. Brain. Z tego, co wyczytałem, węski kołowrotki, ale dokładnie nie wiem, co to jest za marka. Ja z nimi nigdy nie miałem nic, nic żadnej styczności, więc trzeba będzie podejść zobaczyć. Kaperlan. No marka karpiowa Decathlonu, z tego co wiem, dosyć prężnie się rozwijająca, więc Carox Plus mini kempingi. No to chyba temat bardziej dla tych, którzy gdzieś tam łączą sobie turystykę z wędkarstwem. Carp Target sklep wędkarski Kolmik, no to tutaj przede wszystkim pewnie będzie wyczyn. Darts AB, wędki, akcesoria, też dokładnie nie wiem, co to jest za firma, więc też trzeba będzie zobaczyć. No Decathlon Deeper, no Deeper, no to Echosondy Deeper, no to pewnie znacie z ubiegłego roku z moich filmów. W tym roku też się to będzie pojawiać, ten temat, więc kto jest zainteresowany, to, to też może sobie zajrzeć. Delfin, to jest marka chyba tutaj też głównie sprzęt karpiowy. Dzika Woda, Sportowe Łowisko Karpiowe, no to jak sama nazwa wskazuje, to nie mam pojęcia co to jest za firma, Eco Bates, Mariusz Stępień, spożywka karpiowa, Eliacht, to jest elektronika jachtowa, tam widziałem, że mają jakieś echosondy, tego typu rzeczy, ekspert no mi się ekspert głównie kojarzy ze Spławikiem, ale wiem, że oni dystrybuują również inne marki, m.in. z Pro. Extreme Rails, to jest dystrybutor czy producent Łodzi North Silver, Fantazy Baits, spożywka favorit polska, to są wiem, że wędki spinningowe, tym się zajmuje bodajże Stepanow Fishing, FIGMAR, Figurski Mariusz, nie mam pojęcia co to jest za firma, Phili's Fishing Ukrainę. nie mam pojęcia co to jest za firma, Fish Arrow, no to tematy spinningowe, gumy japońskie, Fish Up, no to akurat znany temat, bo to między innymi tanty, które pojawiają się na moim kanale, Fishingland Sarnes A.S. to jest jakaś bada, baza wypadowa Fishing Store sklep wędkarski, Fly Art Fishing sklep muchowy Fry, nie mam pojęcia co to jest FTT Poland to jest dystrybutor takich marek jak Westin, Wild X i Deeper między innymi Nie wiem czy coś jeszcze tam mają Haczykowo.pl sklep wędkarski, Harrison, no to z Harris, Harrison kiedyś się pojawiał tutaj na kanale Zanęty, kulki, pelety, jakieś Deepy, spożywka generalnie Herakles, wiem tylko tyle, że to jest jakiś sprzęt spinningowy, ale czy to jest producent, dystrybutor, nie mam zielonego pojęcia. Hotspot Design, o, to jest jedna z marek, którą właśnie zajmuje się ekspert, to jest marka związana z odzieżą wędkarską. Instytut Rybacka Śródlądowego, o, i to jest ciekawostka, to jest ciekawostka, tam myślę, że warto będzie podejść, porozmawiać, popytać parę rzeczy. Intercars SA, tego do końca nie rozumiem, bo z tego co wiem Intercars zajmuje się częściami samochodowymi, więc nie bardzo wiem co oni będą robić na tragach wędkarskich. Inwader sklep wędkarski, ISW internetowy sklep wędkarski, oficjalny dystrybutor Stalomax, no to już chyba nazwa mówi sama za siebie. JMC Adriawik, Jacek Ilczuk spółka komandytowa, no JMC to też, to też chyba każdy tą markę zna. GRC to jest taka marka wchodząca w skład grupy Pure Fishinga, to jest marka karpiowa. K Boats, Łodzie, Karpiowy Puchar, nie mam pojęcia co to, co to za przedsięwzięcie. Carp Max, no to wiadomo, Pan Mroczek, wydawnictwo karpiowe. Kołowrotek TV, no to jest akurat Pan Adam Tański i program w telewizji, już teraz nie pamiętam na jakim kanale. LA Boat, łodzie zanętowe, więc karpiówka, Libra Lurs, no to są przynęty spinningowe. Ja jeszcze ich nie używałem, ale podobno bardzo fajne, takie jakieś tam robaczki, glizdy i tego typu rzeczy. Line AF SPA, nie mam pojęcia. LMAP, nie mam pojęcia. LPROC, Piotr Lipiec, no to chyba wędki takie z pracowni. Luciołowca, no to wiadomo, kto to jest Luciołowca no to pewnie wszyscy sympatycy też jego stoisko odwiedzą. Machela, spółka Zo. To jest akurat firma, do której należy marka Harrisona. Matkat, no Matkat, marka sumowa, więc pewnie nie zabraknie tam Piotra Bufała. Marek Kowalczyk, nie mam pojęcia co to jest. Massive, Marcin Kulik, to jest spożywka. Match Pro, to jest dystrybutor m.in. takich marek jak Milo, Drenan, Stonfo. Mel, Handmade, Lurs, to są jakieś przynęty. Z tego co widziałem, tam są m.in. woblery. Metal, Plast, Wałbrzych, no widziałem, że zajmują się ostrzałkami. Meus, no to wiadomo, spożywka Miodostynia, dziki miód, to pewnie będziemy mogli sobie kupić miód Mixmed, nie mam pojęcia. Morasy dla dzieci, nie mam pojęcia. MOS SK, nie mam pojęcia. Navitas to są ubrania. NBD. nie mam pojęcia, co to jest. Neptun, nie mam pojęcia, co to jest. Niewiadów, przyczepy. No Limit Team, no to jest też sklep wędkarski. Tam, z tego co wiem, też głównie Karpiówka, North Silver. No, to właśnie tutaj mamy łodzie North Silver, Panta Enius ubezpieczenia łodzi i jachtów. No, jak ktoś sobie chce ubezpieczyć, to, to sobie będzie mógł ubezpieczyć. Parsan czy Parsun, nie wiem jak to się czyta, silniki zaburtowe. Paslut, o tutaj mamy znowu do czynienia jakby ze zdublowaniem. Fly Fishing Art, sklep muchowy. To jest właśnie firma Paslut, jakby, która zajmuje się tą marką sklepu muchowego. Pasito Barco Słodzie, Pegazu Słodzie, PH Pol, Janusz Kazubek, nie mam pojęcia, Poland Fishing, to wiem, że to jest jakiś salon wędkarski. Nie wiem, czy to przez nich właśnie nie będzie marka Kolmik pokazywana na targach. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego. No wiem, że takie przedsięwzięcie jest, ale jakby, no to już pewnie karpiarze będą lepiej zorganizowani, co tam będzie można sobie zobaczyć. I tutaj przechodzimy do bardzo. Ciekawego wystawcy. O, ho, ho. polski związek wędkarski okręg w Nowym Sączu, polski związek wędkarski okręg w Poznaniu, polski związek wędkarski zarząd główny. Słuchajcie, to jest w ogóle hit sezonu, bo w ogóle patronem jednym z patronów medialnych rybomanii jest właśnie polski związek wędkarski. No, dla mnie generalnie trochę średnio w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje i w, jakim, w jakiej kondycji jest polski związek wędkarski, jakie jest nastawienie nas wędkarzy. No, jako organizator, chyba bym sobie odpuścił takiego patrona medialnego. No, ale dobra. Ja generalnie nie będę nagrywał relacji z targów. No, tam później tak tego za bardzo nikt nie chce oglądać, więc chyba nie ma sensu. Ale, ale zrobię chyba jedną rzecz. Ustawię kamerę właśnie na stoisko zarządu głównego, bo bardzo chciałbym mieć nagrane to, jak polecą w ich stronę pomidory. No dobra, ale lecimy dalej. No, zostawimy to PZW. No, naprawdę. No, tam może być grubo. No, ale lecimy, lecimy. Prof Profmonta. To są jakieś przynęty, nie mam zielonego pojęcia co to. Pro Dębiński Łodzie zanętowe, więc karpiówka. prologik, no to prodzik marka karpiowa, nie zabraknie pewnie Roberta Adamskiego. Pros odzież, przynęty z kaszub, kaszub bait, to tematy spinningowe. PTHU to Karex, pontony, puchareks, wodny świat łodzie. Pure Fishing, no Pure Fishing to jest właśnie jakby firma, która ma pod sobą marki takie jak Savage Gear, Pen, Abu Garcia, Berkley, Prologic, GRC, Matkat. Sierra jeszcze, o, Ratuj Ryby, no to Fundacja Ratuj Ryby, no to chyba jakby wszyscy w internecie obserwujemy, że tam dosyć też dużo się dzieje. River Fox, Kacprzak, Łodzie, Łodzie, Łodzie i to Łodzie bardzo dobre, bo to jest akurat tutaj producent u nas niedaleko, bardzo dużo chłopaków od nas na tych łodziach pływa. No, podobno Mercedesy wśród łodzi. Rockward, sklep wędkarski Savage Gear, no to wiecie pewnie co to jest Savage Gear, tak? Marka typowo spinningowa. Select, to są przynęty i to jest też temat, który prawdopodobnie będzie ogarniał Stepanov Fishing. Sonic, marka karpiowa, sprzęt karpiowy, Stepanov Fishing właśnie. Sumania, to są jakieś tematy sumowe, nie mam pojęcia co to jest. Suzuki Marine, no to pewnie silniki spalinowe. Shihakar, to taki ciekawy temat. Ciężarki kamienne. Śruba z bait, spożywka. Tasmanian Devil, to są jakieś przynęty, ale co to jest, skąd to jest, nie mam zielonego pojęcia. Team Rapa SC, to jest chyba sklep wędkarski. Temaret, przyczepy. t Polska. Kampery. Tomi Tomasz Chojankowski, przyczepy. Toyota. To tutaj nie mam pojęcia, co to będzie pokazywać. Może samochody. Undercarp, sklep, Uspech, spółka ZO, nie mam pojęcia. Wagner, nie wiem, czy to jest ten Jakub Wagner i to jest taka jego marka Wagner, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że to chyba o to chodzi. Wiking, łodzie, aluminiowe, Viking Boat, łodzie, Warmus Bates, no to też, Warmuza pewnie większość zna, też Spożywka. Westin, no to marka spinningowa. Wędkuje.pl, portal, portal internetowy Wiadomości wędkarskie, no to chyba ostatnia drukowana prasa ogólnowędkarska w naszym kraju Swoją drogą właśnie bardzo ciekawe, że wszystkie gazety upadły, a tylko oni się utrzymali Wild okulary, ci co używają bardzo chwalą Wobki Kamilki, woblery Sowa X-Braid, no to plecionki Yamaha Poznań Centrum to pewnie jakieś silniki. Zadzior.pl, no to wiadomo. Sebastian Kowalczyk, towarzysz Gugała Sklep wędkarski. No muszę ich tutaj pochwalić. No, no muszę ich tutaj pochwalić, że bardzo szybko realizują wysyłki. Naprawdę. Zakład handlowo-usługowy Dystans Olkowski Jan. To jest taka firma, bo to jest akurat firma tutaj niedaleko mnie. Oni robią pucharki i innymi jakieś takie tam te, takie, no takie tabliczki drukowane. No tutaj od nas dużo chłopaków to bierze. ZIBO, spółka ZO. Nie mam pojęcia, co to jest. I tak na dzień dzisiejszy wygląda lista wystawców. No, dupy nie urywa, generalnie. Nie jest to nie wiadomo co. Jest tam kilka naprawdę bardzo ciekawych marek. No, sam z chęcią podejdę i sobie temat obczaję ale sporo rzeczy mi tam jednak. Zabrakło. No, liczę jednak, że ta lista nie jest listą zamkniętą i że to jeszcze się trochę zmieni, że trochę tam jeszcze tych rzeczy dojdzie. Jakby odpowiadając sobie na pytanie, czy warto będzie na te targi jechać, dla mnie tak. Dla mnie tak, bo tak jak mówię, no ja przede wszystkim jeżdżę tam dla ludzi, więc, bo sobie gdzieś tam no, ludzi, których znam z branży, będę mógł się z nimi spotkać, no widzów, będę mógł Was trochę gdzieś tam pogadać, sobie będziemy mogli, będziemy mogli się spotkać. Więc jakby ja na te targi jadę, a Wy musicie określić. Jakby przez pryzmat własnych potrzeb. Ja myślę, że po tych kilku latach szkoda by było, gdyby ta rybomania gdzieś tam miała upaść, bo była to naprawdę bardzo fajna impreza. Więc, no, myślę, że jeżeli ktoś nie ma jakichś tam wielkich oporów, to po prostu przyjechać, spotkać się, pogadać, coś tam zobaczyć, coś tam obejrzeć. No i to tyle na dzisiaj, słuchajcie. No, przejrzeliśmy sobie, kto się na targach pojawi. Trochę sobie o temacie pogadaliśmy. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. No ja tak jak powiedziałem, będę i bardzo gorąco liczę na to, że wy też się zjawicie, że będziemy mogli sobie przybić pionę, pogadać, bo zawsze kontakt w cztery oczy to jest kontakt w cztery oczy i rozmowa taka osobista, to jest jakby zupełnie coś innego, jak komunikowanie się przez internet. Także tyle na dzisiaj, ja zmykam. No i co? No widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy, czy będziecie na, na tych targach, czy nie. Jak w ogóle ten temat wam się. Widzi. Pamiętajcie też o subskrypcji, dzwoneczku, łapce w górę, no i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!